Dzisiejszy temat to nasza odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo. Na początku przyjrzyjmy się tym dwóm roślinom. Widzimy jedną piękną, kwitnącą doniczkową, drugiej schną liście, opadają. Czego zabrakło? Wody. Tak byśmy powiedzieli na początku, ale przecież to jest roślina doniczkowa i prawdopodobnie przez dach woda nie spadnie. Może zabrakło człowieka? A może temu człowiekowi zabrakło pewnej cechy, którą jest kluczową dla dzisiejszej lekcji, która zamyka się w słowie odpowiedzialność. Odpowiedzialność to znaczy poczuwanie się do troski o kogoś, o jakieś dobro i jest to pewien rodzaj zobowiązania. Zwróćmy uwagę na taką rzecz. Każdy z nas rodzi się w rodzinie, jak również jest częścią innych grup, narodu, kościoła, a także mniejszych grup, takich jak szkoła, czy chociażby grupa rówieśnicza i wiele jeszcze innych. Ale musimy zwrócić uwagę, że moja rodzina, mama i tata, to nie jest ktoś bardzo daleki i obcy dla mnie, tylko rodzę się w rodzinie i jestem jej częścią. Podobnie jest z narodem, kościołem i szkołą i wszystkimi innymi rzeczywistościami. A zatem, czy jest dobrze, żeby ta moja wspólnota, w której jestem, była mi obojętna? Czy nie jestem odpowiedzialny za moich rodziców? Czy nie jestem odpowiedzialny za Kościół? Czy nie jestem odpowiedzialny za mój naród? Czy choćby za kolegę z klasy, który może cierpi z powodu niezrozumienia przez innych? Jeżeli spojrzymy na historię Polski, to zauważymy, że począwszy od pierwszego ważnego wydarzenia, chrztu Polski przez Mieszka I, wielu władców, królów, myślicieli właśnie kultywowali to naszą tożsamość, zwracając się do Boga i budując rzeczywistość Polski na wartościach historycznych. Do Boga odwoływał się król Jagiełło, kiedy szedł na Grunwald, przed bitwą odprawił dwie msze święte. Król Jan Kazimierz w czasie potopu szwedzkiego składał śluby lwowskie, powierzając naród polski Matce Bożej. Mickiewicz pisał o pani, która w ostrej świeci bramie w naszej epopei narodowej. Wreszcie kardynał Wyszyński Matce Bożej zawierzał cały naród polski. Wszyscy ci ludzie w trudnościach odwoływali się do Boga i do Maryi. Otrzymywali łaski, pomoc i obronę. I tak tworzyli historię naszego narodu. Także jeżeli przyjrzymy się życiu każdego z nas. Każdy z nas otrzymał dar wiary. Każdy z nas otrzymał też dar kultury chrześcijańskiej, w której został wychowany. I te dary też nie są zależne, tylko nosimy je w sercu. Ale podobnie jak każdy dar, możemy go chronić, rozwijać, a możemy go zniszczyć i zaniedbać. Odpowiedzialność za chrześcijaństwo, dziedzictwo oznacza, że będziemy stali na straży tych wartości, których otrzymaliśmy jako Polacy i jako chrześcijanie. I nie pozwolimy, żeby te wartości zaginęły.